Dzień dobry, znowu przed kamerą internetową, mówi Dawid Snopek. Dwa dni temu był Dzień Dziękczynienia. I no, zawsze jest trudno mówić o świętach amerykańskich, bo nie można powiedzieć, że na to święto robimy to. Bo wszyscy obchodzą święta w własny sposób. Tradycyjnie, przynajmniej w filmach, na Dzień Dziękczynienia cała rodzina się zbiera na wielki obiad i jemy indyka, stuffing. W internecie mówi się, że to jest farsz po polsku, ale nie wiem co to jest, więc nie wiem. Też cranberry sauce, sos żurwiniowy, pumpkin pie, to ciasto dyniowe i po obiedzie w domu gramy futbol amerykański i oglądamy mecz w telewizji, bo zawsze jest wielki mecz na Dzień Dziękczynienia. Ale tak nie jest, w całości nie jest. Bo na przykład w mojej rodzinie Dzień Dziękczynienia w ogóle nie jest rodzinnym świętem. To znaczy, że moi rodzice spędzają to święto razem z przyjaciółmi. I więc mogę razem z nimi obchodzić to święto lub nie. Nie jest tak ważne, bo to nie jest rodzinne święto. Więc ja spędzam Dzień Dziękczynienia lub z rodzicami, przyjaciółmi, lub z rodziną mojej żony, lub z moimi przyjaciółmi. Z drugiej strony, w rodzinie mojej żony Dzień Dziękczynienia jest bardzo ważnym rodzinnym świętem. I cała rodzina się zbiera u babci, która mieszka w Illinois, jakąś godzinę w kierunku południowym od Chicago, więc 3 godziny jedzie się od Milwaukee do tego miasteczka i tam spędzają cały ten długi weekend, licząc w tym piątek. Zwykle musisz prosić o dzień wolny od pracy w tym dniu, bo automatycznie nie jest. Ale przez cały ten długi weekend wszyscy tam są, to znaczy 4 dni. Ale nie jedzą obiad w domu, a jeżdżą do restauracji. Więc w całości nie jest tak samo jak w filmikach, jak tradycyjnie powinno być. Nie jest tak jak w Polsce, że na przykład możemy powiedzieć, że na Bożego Narodzenia my Polacy robimy to i w większości przypadków tak jest. W tym roku byłem z rodzicami i obiad był u ich przyjaciół i bardzo blisko do tradycyjnego obiadu. Tam był indyk, był sos żurwinowy, ciasto dyniowe i tak dalej, ale zawsze tak nie jest. Pamiętam w pewnym roku zamiast indyka był enchiladas, były enchiladas. To trudno z hiszpańskim słowem to powiedzieć po polsku. I oczywiście jestem wegetarianinem, nie jem indyka, jem tylko te sides. Nie wiem jak to powiedzieć. Ale fajnie, było fajnie w tym roku. Rano, w samym dniu, dniu dziękczynienia, razem z żoną poszliśmy do sklepu. Dzień dobry, dzisiaj jest Dzień Dziękczynienia, razem z żoną idziemy do sklepu, bo w przeciwieństwie do Polski, na świętach sklepy są otwarte. I tam zobaczymy, co mają na Dzień Dziękczynienia.
bo chciałem nagrywać filmik tych produktów specjalnie robionych na dzień dziękczynienia. As we sneak I was like, through is that that a way. dead cat? You don't want that in there. Dead cat? No. No. Tutaj w naszej dzielnicy nie ma chodników. Więc musimy przez trawę. Okazało się, że właśnie po tym, jak szliśmy do sklepu, kobieta tam powiedziała mi, że nie wolno tak nagrywać filmik i że może wyjść. No, wygląda na to, że jest nie wolno nagrywać filmiki w sklepach, więc no, nie nagrywaliśmy. Niestety. To wszystko. Więc nie mam niczego na ten temat dla was. Parę innych rzeczy na końcu, nie na temat. Mój ojciec nadal rzeźbia dynię, nawet jak jest no, miesiąc po Halloweenie. On po prostu lubi to robić. Też mamy pewną dynię, która sama robi się jack-o'-lantern, można tam widzieć twarz. Też tydzień temu moja żona wygrała konkurs, a jakaś firma marketingowa prowadziła konkurs, żeby nazwać piwo, które tam się robi. I no, ona podała parę nazw i wybrali jedną z nich. I też ona robiła obraz dla butelek. A 2 tygodnie temu byłem na spotkaniu, gdzie rozmawialiśmy ze Steve'em Woźniakiem. Powinno być Woźniak, bo to jest rzeczywiście polskie nazwisko, ale mówimy po angielsku Woźniak, the Woz. On jest jednym ze założycieli firmy Apple. No, Steve Jobs był no, ze strony biznesowej i Steve Wozniak był ze strony no, technologicznej. No, był dość ciekawy. Tam było może 100 osób i zadawaliśmy, to znaczy no, ludzie tam zadawali. Osobiście nie zadawałem pytania do Steve'a, ale no, było bardzo ciekawe. I myślę, że to wszystko, co mam do powiedzenia dzisiaj. Dziękuję bardzo za uwagę. Do widzenia. Ha ha ha.